więc teraz będziemy przerabiać temat poszerzania świadomości. Dużo rzeczy, które doświadczamy dzięki tantrze, nawet nie mamy o tym pojęcia. A nawet jak to widzimy, to w momencie, kiedy nie poczujemy tego sami, to myślimy, że no, to nie działa, to nie może, to jest niemożliwe. Jakby często jesteśmy uwarunkowani w ten sposób, że musimy to poczuć, żeby w to uwierzyć. To jest okej, okay, nie? A jedną z takich rzeczy, na przykład, które mógłbym podać jako przykład, jest coraz bardziej znany masaż energetyczny, znany też jako masaż pełnego orgazmu ciała bez dotyku. I to jest masaż, w którym bardzo mało jest dotyku, w którym przeważnie pracujemy tylko nad dotykiem ciała energetycznego i dzięki tylko takim ruchom mniej więcej jesteśmy w stanie doprowadzić osobę do orgazmu całego ciała. Czyli do tantrycznego orgazmu, który może się ciągnąć i dać nam dużo lepsze doznanie niż ten taki typowy, szczytowy orgazm. A jak to widziałem, nawet u moich zaufanych nauczycieli, nawet wśród moich kolegów, jak oni to robili i jak im to wychodziło, osoba wchodziła w ten trans, później mówiła och, bliss i tak dalej. Ja próbowałem to robić i nie, nie działa. Ja nie wiem, czy on coś tutaj nie ściemniają, czy ten, takie wątpliwości, nie? I dopiero w pewnym momencie, jak po jakimś tam rozbrajającym masażu zacząłem to czuć, to wtedy, i to zaczęło działać, to wtedy, dopiero wtedy w to kompletnie uwierzyłem. I wtedy dopiero się przekonałem, aha, to jest te energetyczne ciało. Według jogi, według tantry, według dużo innych nauk rozpoznajemy, że nie mamy tylko naszego fizycznego ciała. Mamy czasami, zależy od jakich nauk, czasami 8, czasami 7, czasami 9 różnych innych ciał. Jest to ciało energetyczne, jest to ciało emocjonalne, jest to astralne ciało, jest to ciało duchowe, ciało karmiczne i dzięki tantrze możemy działać, możemy oddziaływać na tych wszelkich ciałach, na tych wszelkich energiach. To jest właśnie jakby moc tantry, moc tantrycznego masażu, że nie tylko działamy na tym fizycznym aspekcie, tylko praktycznie działamy na tych wszelkich innych aspektach, które też są jakby połączone z naszymi czakrami, z naszymi innymi aspektami życia. Także nie, właśnie na tym warsztacie będziemy robić doświadczenia, które dadzą nam poczuć te inne nasze ciała, te inne nasze wrażenia. Też będziemy ćwiczyć czasami aspekty naszego życia, aspekty na przykład naszego ciała. Wielu z nas nie zastanawia się nad tym, że nasze fizyczne ciało ma inteligencję, którą żadna maszyna, która żaden komputer przez nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mógł zaimitować. Nasze ciało reaguje na zimno, reaguje na
dotyk, na wszystkie okoliczności dookoła nas bez naszego udziału. Reaguje na emocje, na niebezpieczeństwa. I to wszystko robi sam przez inteligencję naszego ciała. Reguluje rytm przebiegu naszej krwi, rytm naszego serca, cyrkulację, nasz system immunologiczny. To wszystko robi to dla nas bez udziału naszych myśli. Tak więc jest tam bardzo duża inteligencja, która jakby robi te wszystkie systemy cyrkulacji, czy system oddechowy, to wszystko współdziała w takiej harmonii, że to jest cudem natury praktycznie. Więc szczególnie w tantrze uczymy się jakby spostrzegać tą inteligencję naszego ciała i dawać więcej miejsca, szczególnie w takich obszarach naszego życia, jak uprawianie miłości, jak dawanie masażu. Jest bardzo ważne, by ciało miało swój wkład, a nie tylko umysł cały czas dominował. Tak więc pracujemy dzisiaj też, co nie, żeby poszerzyć tą naszą świadomość na temat tej inteligencji naszego ciała. Będziemy pracować nad dotykiem energetycznym, nad czuciem naszej energii, nad pracą nad tą energią. Okej. Mniej więcej o tym jest też ten warsztat. Także będziemy mieli jakąś medytację, to też jest poszerzanie świadomości, komunikację przez ciało, by wiedzieć, że czasami nasze ciała mogą komunikować się na dużo innym, czasami wyższym poziomie niż nasze umysły. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o teorię. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie je zadać teraz, a jak nie, to przechodzimy do ćwiczeń i ćwiczymy do końca warsztatu. Okej? Dziękuję.